za chwileczkę, już za momencik. Koło fortuny zacznie się kręcić. Wielkie emocje, fajne nagrody. Wygrać tu może stary i młody. Wystarczy dobrze trafiać z półgłoski. Do gry zaprasza Rafał Brzozowski. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przez moment poczułem się jak kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Brakowało tylko pierwszej damy, ale mamy pierwszą damę Koła Fortuny, więc powitajmy Izabelę Kszan! Cześć Iza! Cześć, cześć, cześć. Witam Państwa bardzo serdecznie. No to Rafale, skoro poczułeś się jak kandydat na prezydenta, to jakby brzmiało Twoje hasło wyborcze? Dobrze, miałby trzy wyrazy. W nich zawarte by były, tak... 9 samogłosek i 6 półgłosek. O, właśnie. Bardzo dyplomatycznie i teraz jestem pewna, że coś kręcisz. Ja nic nie kręcę. Kręcić będą nasi uczestnicy i to kołem. Poznajemy zatem tych, którzy powalczą o samochód i 50 tysięcy złotych. Referentka z Warszawy, Monika Olszewska. Kierownik do spraw sprzedaży z Dobrego Miasta, Bernard Błazik. Pracownica banku z Lublina, Edyta Sobczuk. Właśnie poznaliśmy naszych graczy, a o dobrą i miłą atmosferę w naszym studiu zadba nasz Erben. Fundatorem nagród w dzisiejszym odcinku jest sponsor programu, producent śliwki na Łęczowskiej. Witam w rundzie startowej. Nasi zawodnicy już nie mogą doczekać się, żeby powalczyć o nagrodę w tej rundzie. To 500 zł i program antywirusowy. Gotowi? Za moment na tablicy wyświetlimy nasze hasło. Kategoria to sport. Fair play. Po prostu kto pierwszy, ten lepszy, wciska guzik i wszystko jasne. Zaczynajmy zatem. Zgłosił się Bernard. Proszę, jaka jest odpowiedź? Zapasy w stylu klasycznym. Czy to jest poprawna odpowiedź? Słuchaj, uścisk od razu zapaśniczy. 500 zł i program antywirusowy jest twój i to od ciebie będziemy rozpoczynać grę w kolejnej rundzie. A ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że chciałem pozdrowić wszystkich zapaśników w stylu wolnego, bo to był mój styl klasyczny, jak najbardziej, więc klasycznie zapraszam do rundy pierwszej. Zaczynamy naszą grę, zaczynamy naszą zabawę od Bernarda, ponieważ ty zwyciężyłeś w rundzie startowej. Spójrzmy na koło. Dwa pola, bankrut i stop, to takie, które chciałbym, żebyście unikali. Naprawdę życzę tego, ale jest niespodzianka, jest nagroda, jest 1500 zł. Kategoria w tej rundzie to powiedzenie. Bernard, jeśli możesz rozpocząć tę rundę. Pierwsze koty za płoty. Okay. 150 zł może być twoje. K. Jest K. Masz 150 zł. Proszę bardzo. Kręcisz koło. Teraz energicznie. 100 zł. D. Nie ma. Edyta, rozpocznij. Zakręć kołem. Śmiało, śmiało. No właśnie, tak śmiało zakręciłaś, że od razu zbankrutowałaś. Zera to jest ile? O, nie założyłam. Zero, więc spokojnie, nie straciłaś nic. Monika, przejdźmy do ciebie. Proszę, zakręć kołem. Śmiało. Sto złotych. N. N poprosimy, jak Natalia. Jest. Sto złotych twoje. Kręć kołem. Mocno. Czterysta złotych może być twoje. R. Proszę, R. Nie ma R. Bernard, twoja kolej.
250 zł. W. Nie ma. Co się dzieje, Edyta? Powiedzenie. Kategoria powiedzenie. No, coś mogę powiedzieć. Kolejny bankrut. Ale niech będzie na początku, bo nic nie straciłaś. Monika, proszę cię. Przełam tę passę. No, 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 no. Nagroda może być twoja. A nagrodą jest skórzana torebka wraz z portfelem. Poproszę tylko o prawidłową spółgłoskę. Z. Jest! I to dwa razy. Poczekaj. Nagroda idzie do ciebie. Jeśli oczywiście wygrasz tę rundę, to zabierzesz ją ze sobą. A ja dorzucam do naszej gry 100 zł na kole. Zakręć kołem. I ładnie, 350 zł może być twoje. L. Nie ma. No, Bernard. $250. Cie. Ci. Jest. Odgaduję hasło. Proszę. Zakochać się na zabój. Czy to jest prawidłowe hasło? No, gratulacje. Co prawda tych pieniążków troszkę niedużo. 400 zł. Czy to fajne uczucie zakochać się na zabój? Oczywiście. Oczywiście. Wtedy jest romantycznie. Jak romantycznie, to jakaś romantyczna muzyczka by się przydała. Jest, dobrze. Zaczynamy się kołysać. Woohoo! Isabella, for you. Come on. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light to see, and darling, darling, stand by me, oh, stand by me, just as long as you stand by. Przechodzimy do rundy drugiej. Fundatorem nagrody jest sponsor, właściciel hotelu Azun Orientalnego Spa na Mazurach. Nagrody ufundował sponsor programu firma Alcor, dystrybutor zegarków marki Pierre Rico. Mamy kolejną rundę. Edyta, za chwilę ty rozpoczniesz. Kategoria to obyczaje. Edyta, koło jest twoje. Ruszamy. $150. To zacznijmy od R. I to dwa razy. Mocniej zakręć kołem, proszę cię bardzo. Tak jest. Nagroda może być twoja. Przez chwilę zamarła. Zamarła. A dla ciebie mamy torebkę skórzaną i portfel. Także wszystko czekam temacie, na portfel też. Właściwą spółgłoskę. T. Nie ma. Edyta. Moniko. Twoja kolej, twoje koło. Mamy nasze tajemnicze pole, to jest 500 ze znakiem zapytania, więc teraz muszę ciebie zapytać o decyzję. Czy jeśli trafisz, to zapłacimy ci 500 zł, ale tylko, nieważne ile razy wystąpi spółgłoska w hasle, czy to, co jest pod spodem. A pod spodem może być bankrut, albo najwyższa kwota na kole. Takiej nie widzicie nawet. Odkryjmy ryzyk fizyk. O, proszę, znakomicie na początek możemy zaryzykować. W końcu masz... W tej rundzie zero. Grasz ostro, bo wyzerowaliśmy liczniki. Monika, poproszę o
spółgłoskę. W. Jest W! Dobra, dobra, dobra. Teraz trzymajcie kciuki, bo za chwilę zobaczymy, co się kryje. O, tam. 2000 zł! Yeah! Zagrałaś, zaryzykowałaś, a teraz zakręcisz kołem. No nie! Tak to jest w tej naszej grze. No kochani, fortuna kołem się toczy. Raz jest, raz jej nie ma. Szybko przyszło. Łatwo poszło. Dokładnie. Nie przejmuj się, Monika, jeszcze dużo przed tobą. Bernard, proszę bardzo, teraz ty. Taka gra. Dwa bankruty mamy na kole w końcu. 550, ładnie. B. Proszę. Czy znasz hasło? Obyczaje? Nie znam. Nie znasz. Możesz kupić samogłoskę, wiesz. No, masz trochę pieniędzy. 550 zł, no. A. Chcesz kupić? Tak, chcę kupić. Poproszę A. 3. Odliczyliśmy 200 zł z twojego konta. Sto złotych. D. Trafione, jest. Dwa razy. Kupuję samogłoskę. Jaką? O. O. Dwa razy znów. Kręcisz kołem? Kręcę. Pole nagroda. Łodziarko, zamrażarka, może być twoja! Podaj ino właściwą literę. Z. Jest! Jest twoja! Oczywiście, jeśli wygrasz, to zabierzesz ją do domu. A teraz dorzucam 100 zł i proszę cię, zakręć kołem albo podaj hasło. Kręcę. $350. K. 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 Nie ma. Edyto. Kolejna nagroda może być twoja. Damska torebka skórzana z portfelem. Wystarczy podać tylko właściwą spółgłoskę. N. Znakomicie. N, N, N. Jak to fajnie tutaj nam się robi. Nagrody, nagrody. Twoja nagroda. Mam nadzieję, że przyniesie ci też dużo radości. Zakręć kołem, 100 zł dochodzi do puli. Stop, czyli tracisz kolejkę. Monika, proszę. A Monika szybko odrobi zaraz straty, coś czuje. $150. C. C, poproszę C. I dwa razy. Proszę bardzo. 300 zł. Decyzja? Kręcę. Kręcisz. $150. J. J. Jest. Odgaduję hasło. Bardzo denerwujące zachowanie. Czy to jest poprawne hasło? Tak! Tak jest! Monika! Wygrywasz 450 zł. Uwierz mi, twoje zachowanie naprawdę nie jest denerwujące. No niestety, moi drodzy, nie udało wam się wygrać w tej rundzie. Nagrody będą musiały powrócić do naszej puli, ale wszystko jest jeszcze możliwe, bo przed nami muzyczna runda, do której zapraszam. Sponsorem programu jest firma Christopher Creazioni, producent galanterii skórzanej. Nagrody ufundował sponsor programu firma MPM, producent zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego.
Runda muzyczna. Wracamy do zasady kto pierwszy, ten lepszy. Do zgarnięcia krągły 1000 zł. Wystarczy tylko podać prawidłowe hasło. Czy nasi uczestnicy mają wiedzę muzyczną? Oczywiście. Okaże się. Pamiętajcie, że tutaj mogą być cytaty piosenek, fragmenty ich na przykład. Mogą być wykonawcy. Różne. Wszystko. Poznajmy kategorię w tej rundzie. To piosenka. Wszystko gotowe? Pamiętajcie, 1000 do wygrania. Trzymam za was kciuki. Zaczynamy. Edyta, jakie jest hasło? Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Czy to jest to hasło? Dokładnie 1000 złotych jest twoje, tak śpiewała Anna Jantar kiedyś. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Okołyszemy się trochę. Niech na nas gapią się, no i co? Już każdy o tym wie, że ty też kochasz mnie. Więc teraz już wszystko jest. Izabela, tańczymy? Przetańczyć z tobą chcę całą noc. I nie opuszczę cię już na krok. Już każdy o tym wie, że ty też kochasz mnie. Więc tak jak chce los, przetańczmy tę noc, bo życie tak krótkie jest. Ramon Brzozowski i Izabela, Izabela! Ale teraz musimy już opuścić, bo zaczynamy rundę czwartą. Przed nami ostatnia runda, w której wszystko jeszcze się może wydarzyć. Wyzerowaliśmy tradycyjnie liczniki, więc startujemy w tej rundzie od początku. Kto zbierze najwięcej pieniędzy we wszystkich rundach, znajdzie się w wielkim finale. Monika, teraz za chwilę ty rozpoczniesz grę. Kategorię poznajmy, to film. Monika, proszę. Znane ci pole, 500 ze znakiem zapytania. Poproszę. Pytam ciebie. Poprosisz, czyli chcesz zaryzykować? Tak, R. R. No właśnie. Teraz trzymajcie kciuki, co tutaj będzie. Się zagięła. 3000 zł! Yeah! Piona. Monika, tak trzymaj. K. I to dwa razy. Masz 3300 zł na swoim koncie. Świetnie. Kręcisz kołem? Kręcę. Kręcę. Mam dwie ręce i kręcę. Dwieście złotych. W. Jest W. Za 200 zł? T. Poproszę, te. Trafiłaś. Przypomnę kategorię, to film. Film. Nie, 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 nie. O! Pralka może być twoja. Wow. Proszę, podaj spółgłoskę. S. I pralka na twoje konto. Świetnie. Tu czeka na ciebie pralka. Ja szybko dorzucam tutaj 100 zł do naszej gry. Proszę bardzo. Kręcisz kołem. Ale możesz już kupić. Możesz. Masz tyle pieniędzy, że możesz samogłoskę kupić.
Niespodzianka. Skórzana torebka damska z portfelem. Może być twoja, poproszę. P. Yeah! Jest twoja. Zabierzesz tam wszystkie nagrody zaraz z koła. 200 zł dorzucam do naszego koła i w takim razie decyzja twoja. Przypomnę ci tylko, że masz 3700 zł na swoim koncie. Poproszę spółgłoskę. D. D. Trafiłaś. Możesz kupić samogłoskę, przypominam, żeby było ci łatwiej. Trochę tych pieniędzy już masz. Kręcę. Kręcisz kołem. Ostro gra, naprawdę. Uf. 100 zł, czasami zamieram, te twoje ruchy są takie... M. I nie ma. Bernard, twoja kolej. Prawdziwy facet, od razu ruszyło tak dynamicznie nasze koło. 200 zł. G. G. Znakomicie. Mamy G. Kręć. Za 1000 zł grasz. Świetnie. N. N. I dwa razy, czyli 2000 na twoje konto. Od razu masz 2200. Lepiej, nie? Odgaduję hasło. Proszę. Najlepsza aktorka drugoplanowa. Czy to jest to hasło? Yeah! Wow, chciałbym się powiedzieć, rozbił pan bank, ale naprawdę, naprawdę... Gratulacje, wygrywasz tę rundę i zabierasz te pieniądze ze sobą. 2200 zł. Ale czy to wystarczy, żeby zagrać w wielkim finale? Ja nie wiem, zaraz się dowiem. Proszę państwa, podsumowanie, zobaczmy. Fundatorem nagród w dzisiejszym odcinku jest sponsor programu, producent śliwki na Łęczowskiej. Ja też jeszcze nie wiem, kto będzie w finale, ale wiem, że jeżeli i wy chcecie poczuć się jak uczestnik Koła Fortuny, weźcie udział w naszej zabawie na łamach Super Ekspresu. Tam również bardzo atrakcyjne nagrody do wygrania. A co wygrali nasi uczestnicy? Przede wszystkim mamy dla wszystkich nagrody pocieszenia. To są słodkości. Gratulacje. Dostaliście od nas w prezencie już za piękną grę. Ale przejdźmy do konkretów. Monika, na twoim koncie to, uwaga, 450 zł. To są twoje pieniądze, których ci gratuluję. Edyta, ty wywalczyłaś okrągły 1000 zł. Zabierasz te pieniądze ze sobą. Natomiast patrzę na stan konta Bernarda i uwaga, proszę państwa, 3100 zł i program antywirusowy. I to Bernard zagra z nami w wielkim finale. Może wyjedzie ze studia samochodem. Zobaczmy. Czas na finał, finał. Bernard, witam cię w finale. Naprawdę gratuluję. 3100 zł to jest już twoja dotychczasowa wygrana i program antywirusowy. Ale teraz możesz naprawdę powalczyć o główną nagrodę. Tego ci życzę. Samochód osobowy, który tam jest, czeka na ciebie, ale też 50 tysięcy złotych i różne inne bardzo atrakcyjne nagrody. Wystarczy, żebyś wylosował teraz z tych kopert swoją ewentualną wygraną. Proszę. No to losujemy. I mamy tutaj kopertę, którą wylosowałeś. Znacznik się zatrzymał. Myślisz, że tutaj jest? Samochód. Dobra, tego ci życzę. Najpierw skupmy się na tablicy, ponieważ musisz podać prawidłowe hasło. Poznajmy kategorię finałową. To uwaga, kuchnia. Gotujesz trochę? Nie. Nie, no to tym lepiej. Ode mnie otrzymasz w tej chwili stały zestaw liter. To są spółgłoski takie jak R, S, T, L, N i samogłoska E. Trzymajmy kciuki, żeby pojawiły się w haśle. Jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. I teraz ty masz trzy spółgłoski i jedną samogłoskę. Proszę, podaj. Z, K, B. I samogłoska? A. A. I teraz trzymajmy kciuki, żeby jak najwięcej pojawiło ich się właśnie w twoim haśle.
I teraz uwaga, jak Iza odsłoni ostatnią literę, masz 10 sekund na podanie prawidłowego hasła. Trzymam kciuki. Kategoria to kuchnia, czas start. Tarta ze szpinakiem. Czy to jest to? Tak jest! Bernard! Mamy zwycięzcę! The winner is... Super! A teraz uwaga, 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 kochani! Poczekajcie, bo jeszcze zobaczmy. Poczekajcie, poczekajcie, zobaczmy, co w takim razie jest moją nagrodą i trzymam kciuki. Dobrze, 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 Bernardzie. Ja już wiem. No. 25 tysięcy złotych! Bernard! 25 tysięcy złotych! To jest twoje! Proszę Państwa, niesamowita rzecz! I do tego jeszcze 3100 zł i program antywirusowy. Gratulacje, świetna gra, super! Proszę Państwa, mamy zwycięzcę. Tarta ze szpinakiem przyniosła Bernardowi upragnioną wygraną. Jutro też będą wygrane, będą emocje, będziemy my, będzie muzyka, to co? Zapraszamy. Spotykamy się w niedzielę o 14.40. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, pa, 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 pa. Gratulacje!